Siemanko, z tej strony Michał z kanału AgroLovers. Witam Was przed przejściem granicznym w Chrebennym, w powiecie tomaszowskim. Jestem dzisiaj na proteście organizowanym przez Stowarzyszenie Oszukana Wieś. Trwa on dzisiaj od godziny 11. Polega na blokowaniu przejścia granicznego, żeby nie mogły wjechać ciężarówki do Polski. Ruch w drugą stronę odbywa się płynnie, także wszyscy mogą wjechać na Ukrainę. Tak samo z Ukrainy auta osobowe i autobusy też wjeżdżają płynnie. Tutaj dla mieszkańców ruch nie jest zablokowany. Wszystko dotyczy tylko tych aut ciężarowych, które przewożą zboże techniczne, a w ostatnim czasie, z tego co się dzisiaj dowiedziałem, na dużą skalę bardzo wjeżdża materiał siewny kukurydzy w cenach zaniżonych do naszych. Rano jeszcze widzieliśmy ciężarówki z soją, a tutaj już jest ustawiony rząd ciężarówek, które od godziny 11 dzisiaj nie wjeżdżają. Protest trwa 24 godziny, do jutra do godziny 11. Policja kieruje ruchem. Ciągniki tutaj, które są przede mną, zablokowały pasy, ale można tutaj, policja tam kieruje ruchem z lewej strony, także wpuszczają auta ciężarowe, osobowe, zależy od tego, które aktualnie jadą. Traktorów akurat jeszcze nie wiem ile jest, bo nie zliczyłem, ze zdjęć mam porobione, to wam wszystko wrzucę, będziecie sobie mogli zobaczyć. Zjechali się rolnicy z okolicy, samochodami jest jeszcze więcej. Dla rolników tutaj organizatorzy przygotowali ciepłą herbatę, kawę, grochówkę, także można się ogrzać. Jest także drewno do opału, ogniska są opalone. Pogoda jest, jak widzicie, lekko pada śnieg. Tutaj na skrzyżowaniu ustawiony jest samochód taki ciężarowy ze sceną, z której są przemowy. Na ostatnim wprowadzeniu ten i możemy kontrolić na terenie. Witam serdecznie Państwa. Sofryk Marcin, Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. Dobra, drodzy Państwo, rolnicy. Bardzo się cieszymy, że na ten odzew Stowarzyszenia Oszukana Wieś tyle Was tu dzisiaj przyjechało. Oszukana Wieś to potrzeba chwili. Wielu z Was już pewnie było w Hrubieszowie. Część pewnie też w Chełmie. Dzisiaj jest trzeci etap. Jak pewnie wtedy byliście, to pamiętacie, jak mówiłem, słuchajcie, chyba to się na jednym proteście nie skończy. Niestety nie myliłem się, a wolałbym. Proszę Państwa, to nie ma tak, że nic się nie dzieje, bo byliśmy u ministra, wśród Was są tu koledzy, znajomi, którzy też byli. No niestety nasz minister, a właściwie wicepremier Kowalczyk mówi, nie da się. No nic się nie da, no. Pytamy się, po co ty tam siedzisz. Niestety na razie obiecał nam, że w Unii Europejskiej dwa dni temu coś tam będzie próbował działać w naszej materii. Okazało się, że to pan komisarz Wojciechowski więcej występował niż sam Kowalczyk. Dlatego też dzisiaj tu i w trzech pozostałych miejscach na granicy jest protest. Tak samo jeszcze jest terminal blokowany. Panowie, pierwsza podstawowa sprawa. My tu jesteśmy nie dlatego, że nam jest bardzo źle. My tu jesteśmy dlatego, że źle będzie wszystkim konsumentom w naszym kraju. To, co do nas, do kraju wjeżdża, to nie problem, że jest niekontrolowane co do ilości, bo pewnie wcześniej czy później to wyjedzie, ale ilość tego zostanie u nas i my to zjemy. Wy, wasze dzieci, wasze rodziny. I to jest największy problem, o który dzisiaj my musimy do świadomości ludzi, społeczeństwa uderzać. Dobrze wiecie, że na Ukrainie jest wszystko produkowane w innych standardach jak u nas. To od nas się wymaga non-stop wymysłów. A to azotu nie syp, a to gnoju nie stosuj wtedy, a to tym nie pryskaj, a to to ci zabierzemy. A na koniec nie tylko zboże, ale paprykę zawieziecie do skupu, a okazuje się, że tam coś przekroczone. Na wschodzie tego nie ma. Na razie wolna amerykanka.
I o to, drodzy, musimy walczyć, bo to łatwiej będzie nam przebić się do opinii publicznej. Bo to, jaka jest sytuacja dzisiaj na rynku zboża z cenami, z rzepakiem, wy doskonale wiecie, jak i ja. Pan minister na moje pytanie, że spadły nam ceny i to jest ewidentnie wina Ukrainy, bo ja mu to już w czerwcu mówiłem ubiegłego roku, od razu mi odpowiedział, co pan to mi mówi? Ja giełdy też obserwuję. Na giełdach spadło, to w całym świecie spadło. Mówię, panie ministrze, wyciągam telefon, na dzień dzisiejszy mamy 290 euro za pszenicę. Razy 4,7, 1350. Gratuluję, jak ktoś powie mi dzisiaj, że ma gdzieś koło siebie jakiś skup, co mu tyle da. Nie widzę. Niestety, dzisiaj już, proszę państwa, nie na wschodzie, dzisiaj już w całej Polsce jest problem. Na protest tylko akurat sąsiedni do koło Chełma przyjechali dzisiaj ludzie z Pomorza. 700 kilometrów ciągnęli samochodami. A wiecie dlaczego? Bo na Pomorzu mają blisko port. Mają lepsze ceny niż my o prawie 200 zł. Tylko nikt im zawieźć nie chce. A wiecie dlaczego? Bo takie kolejki są w porcie, że żaden tirem nie chce stać 2-3 doby za stawkę 60-100 km, no bo tyle ma do przewiezienia. Dlatego w całej Polsce pojawia się ten problem. I dobrze, że w całej Polsce, bo może w końcu nas ktoś usłyszy. Może w końcu będziemy zauważeni. Bardzo witamy gorąco na tym proteście media, prasę, telewizję. Cieszymy się, że jesteście. Wierzymy, że zechcecie to pokazać, nagłośnić, żeby więcej ludzi w kraju mogło o tym wiedzieć i słyszeć. Bo my między sobą to już wiemy. My tu już nieraz między sobą o tym rozmawialiśmy, debatowali, tylko z tych rozmów na razie to tylko tyle wynika, że się nakręcamy. Ale broń Boże, nie zaprzestawajcie tego. Proszę was, dalej trzeba sąsiadów namawiać, bo mówię znów, to na pewno nie jest już teraz ostatni raz. Nie wiem, czy następny pomysł to będzie już Warszawa. Jak byliście na piątce Kaczyńskiego, to pewnie tyle ludzi, co wtedy tam było, to mało który z nas widział. Tyle armatek wodnych ja w życiu nie widziałem przygotowanych i policji na rolników. A tu klapa, rolnicy grzecznie się rozjechali, Warszawy nie rozwalili. Nie mówię, czy to błąd, czy nie błąd, ale wtedy, słuchajcie, udało się. Prawo i Sprawiedliwość cofnęło się przed durną ustawą, którą nie wiem kto i po co wymyślił. Tym razem też musimy do tego dążyć, bo drodzy państwo, problem dla nas jest dużo głębszy niż nam się dzisiaj wydaje. To nie jest problem straconego ubiegłego roku, kiedy część z nas nie sprzedała pszenicy, rzepaku czy kukurydzy i sprzeda to dzisiaj dużo, dużo taniej. Problem, proszę państwa, będzie dopiero następne żniwa i następne i chyba następne. Ci, co się troszeczkę interesują, pewnie już wiedzą, że przy naszej granicy tutaj wschodniej są zaplanowane potężne magazyny zbożowe, elewatory. Mówi się o 600 tysiącach ton. Proszę państwa, ja jestem chyba za młody, ale są tu starsi. Wiedzą, że jak elewar w kraju budowali, to nie było przez rok, to było latami, ale cały elewar, którym się tak szumnie chwali nasz rząd, który teraz ma być tą grupą spożywczą, to jest niecałe 800 tysięcy ton. Budowane kilka albo kilkanaście lat, proszę mnie poprawić. Tu dzisiaj się mówi o szybkim postawieniu około 600 tysięcy, a już wiemy, że niektórzy przedsiębiorcy poszukują gorączkowo terenów przy linii hutniczo-szerokotorowej, kilkudziesięciohektarowych działek. Nie trudno się domyślić do czego. Do czego im to będzie potrzebne. Pewnie wiecie, że te zboże, które ciągnięte jest z Ukrainy, przecież żaden z was tego nie ciągnie, ani z nas. Ciągną to duże firmy. Te firmy, z którymi my też handlujemy. Żadna dzisiaj nowość, że Cedrop też kupował i kupuje dalej na wschodzie, że Agrolog tak robi. No Ampulmerol się wyrywa tutaj i krzyczy, że nagłośni, że jako jedyni nic nie kupowali, żebyśmy od nich brali. Proszę państwa, to jest pomysł na przyszłość. Pomyślmy, może warto przy zakupach wiosennych, czy oprysków, czy nawozów, rozważyć, od kogo kupować. Może trzeba pokazać ten odpowiedni palec tym, którzy nam tak trochę pomogli, w cudzysłowie mówiąc. Pomyślcie o tym. Drodzy państwo, jeśli nam tu postawią te magazyny,
One nie będą świeciły pustką. Oni dla nas ich nie stawiają. Oni ich stawiają po to, żeby przez najbliższe lata holdingi ukraińskie do nas lokowały produkcję. I to lokowały produkcję w masowych ilościach. Co tu dużo mówić? No, gratulowałbym któremuś z was, ale nie ma tu takich, kto by miał... Nie tak, może my wszyscy razem na pewno nie mamy tyle, co ma najmniejszy holding na Ukrainie. Chyba się zgodzicie. Koszty do porównania ich, a nasze są, no nawet nie mamy o czym mówić. Z was się wymusza dzisiaj EGR-y, AdBlue, ciągniki po 100 000 złotych nam podrożały, bo normy emisji spalin 4, 5, poprawcie mnie jak się mylę, dzisiaj może już więcej jest niż 5. Na Ukrainie nie trzeba AdBlue, nie trzeba EGR-ów, nie trzeba nic takiego. Nie trudno się domyślić, że tamte traktory mniej się psują, a przede wszystkim znacznie mniej kosztują. Więc koszty produkcji mamy nieporównywalne. Nasz rząd chwali się przed każdymi wyborami, że stawia na nasze rodzinne gospodarstwa. Nakład naciskam na rodzinne. Nieduże mają być. Maksymalnie 300 hektarów. A najlepiej, żeby było jeszcze mniejsze i żeby sprzedawały tylko na bezpośrednią sprzedaż do sąsiadów. Drodzy Państwo, równocześnie chwali się, że mamy kilkadziesiąt, może się pomylę, 40 parę w tej chwili wolumenu miliardów eksportu świetnej żywności. My o to dzisiaj musimy się dobijać i walczyć. Ta żywność jest dzisiaj zagrożona. Nie jest tajemnicą, że już pierwsze beczki mąki z polskich młynów, z naszego regionu, z Niemiec wróciły. Wiecie dlaczego? Bo tam w Niemczech wykryli to, co tam nie powinno być. Czy słyszeliście, żeby w Polsce coś zostało wykryte? Bo ja jeszcze nie. Gdy zapytaliśmy pana wicepremiera Kowalczyka, ile zawrócił transportów zboża czy kukurydzy z powrotem, bo było przekroczone normy, które w Polsce obowiązują, wiecie jaką usłyszeliśmy odpowiedź? Już rozstrzygnięty jest przetarg na urządzenia do badania. Proszę państwa, my już wpuściliśmy 5, 6, może 7 milionów ton. Bo to, co oficjalnie słyszycie, to wam muszę tutaj chyba powiedzieć, bo może nawet nie wiecie, bo my pytaliśmy pana ministra, jakie ma dane, że on mówi, że wpuszczono 2 miliony, wyjechało 6. Co wy chcecie od nas tu w Warszawie? Tak, panie ministrze, na kiedy pan ma te 2 miliony? Na koniec września. Drodzy państwo, wojna wybuchła w lutym, jak ja dobrze pamiętam. Na siłę zaczęło to jechać dopiero od żniw, bo przed żniwami to tak było trochę, no. My przed żniwami, ja w czerwcu osobiście krzyczałem w ministerstwie, że mój zaczyna nas zalewać. No wtedy niestety inni rolnicy powiedzieli, co wy tam krzyczycie na wschodzie, trochę potanieje pszenica, hodowcy odetchną. No. Daj Boże, jak tu są hodowcy, życzę wam, żeby za pół roku świnia jeszcze cenę miała. Bo dzisiaj ma cenę i gratuluję wam i cieszcie się i jak najdłużej dojcie, bo co tu dużo mówić. No. Wiadomo, kto ma możliwości, przysunie dzisiaj zboże na hodowlę. No dzisiaj kolega mówi Marcin, na razie jest super, no. Po dychu czy tam trochę lepiej za kilogram. Ale mówi krótka moja radość. Czego Andrzej krótka? No bo już się maciorki kończą na świecie, żeby kupić na szybko, żeby wyreprodukować kolejne prosięta. Dlatego proszę państwa, nie pytajcie co robić, bo nie odpowiem, bo sam nie wiem. Mamy bardzo pełne magazyny dzisiaj i tylko żyjemy z buraka w tej chwili, bo burak dobrze zapłacił. Drodzy państwo, ta cena wracając z buraków to wzięła się z prostej polityki. W zeszłym roku na wiosnę jakie były chęć do siania buraków? Co cukrownia miała? Musiała coś zrobić. Kto ma buraki to wie na początku jaka była cena, jaka była później. Jaka była, przepraszam, zanieczyszczenie na początku kampanii. Prawie nas głaskali po głowie, a już później jak kontraktacja rosła, już było coraz gorzej. Daj Boże, oby się ta cena utrzymała w kontrakcie na 45 euro, ale za rok to na pewno już takie nie będzie, jeżeli ceny zbóż rzepaku się na nisko utrzymają. Ale wracając, co my możemy dzisiaj robić? Musimy krzyczeć, musimy wychodzić, bo jeżeli nie będzie wsparcia tu, z dołu, z ulicy, to tam na górze nikt zupełnie nie będzie chciał słuchać. Proszę mi wierzyć, dla tych, co jadą do Warszawy, dopiero wtedy jest podparcie, jak pokazuję zdjęcia. Patrzcie, ile nas było. Patrzcie, zaczyna się dziać problem. Mamy jako organizatorzy tu trochę żal do mediów, bo według nas jest to za mało nagłaśniane.
gdzieś tam kolorowe wstążeczki, jakieś ktoś sobie przypnie na jakimś koncercie, już dwa dni rozmowy w telewizji na ten temat. A co nas to obchodzi? A niech se przypinają. Ale tutaj jak jest problem, można śmiało powiedzieć wszystkich ludzi, całego narodu. Na razie cisza, jakoś nikt tego nie widzi, nikt nie słyszy. I to nas bardzo boli. Szanowni Państwo, my dzisiaj też walczymy o konsumentów w krajach Europy Zachodniej. O Niemców, o Francuzów, o Hiszpanów. Bo oni tam w swoich krajach zupełnie o tym problemie na razie nie wiedzą. No bo skąd by się mogli dowiedzieć, jak u nas w naszej telewizji się o tym nie pokazuje. Może z drugiej strony się uda, może ktoś wreszcie zechce się nad tym problemem pochylić. Bo jeśli tego nie zaczną nam badać i to natychmiast badać, a nie tak jak tu minister mówi, może kiedyś, no to my to niestety wszystko, drodzy Państwo, zjemy. Zjemy. Ileś będzie w tym dobrego, a ileś będzie różnego. Mamy przykład, drodzy Państwo, gdzie koło Chełma tir nieopatrznie wjechał, zjechał na pobocze, zagrząc, nie mógł wyjechać, wysypało się trochę zboża. Kierowca ukraiński pewnie widzieliście na filmach. Nawet się nie wstydził, od razu powiedział, wiozę pszenicę techniczną. Nawet na to mamy zdjęcia, dokumenty. Co się okazało, proszę Państwa, drugiego dnia do gazet, do których to puściliśmy, do internetowych mediów, był już telefon z Niemiec, bo polska delegacja wtedy była w Niemczech. Natychmiast proszę to wyciszyć. Proszę to wyciszyć, to nie może się w publicznej informacji ukazać. A ci z mediów do nas dzwonią, miejcie świadomość, że będą naciski na Was, bo na nas już są i będzie z tym problem. Oczywiście komunikat za chwilę poszedł. To nieprawda, cytuję, co mówi Zamojskie Towarzystwo Rolnicze, bo to akurat my podpisaliśmy się pod tym, że został złapany tir z pszenicą techniczną. To była pszenica w porządku. No pewnie, że w porządku, bo jak ona przyjedzie tylko granicę, przemalowuje się dokumenty na takie jak trzeba i jest okej. Ci z Państwa, co sprzedają pszenicę na ciężarówki, jak to się mówi, na tiry, to pewnie nieraz Wam się zdarzyło, że WZ-kę piszecie, dajecie kierowcy, a on mówi, po co mi ta Twoja WZ-ka, i tak muszę zaraz przepisać, bo ja tam to wiozę już jako firma handlowa gdzieś dalej, gdzieś indziej. Tak samo tutaj, przekracza granicę, przemalowują papier, wszystko już jest gra, okej. Proszę Państwa, ta pszenica techniczna to też trochę nazwa wytrych, bo my się obawiamy jednej rzeczy. Pszenica techniczna tak, zabronią, za chwilę się okaże, że będzie jakaś inna jeszcze pszenica, nie wiem, jakaś społeczna, czy jakaś ta, nie wiem, trująca, albo nietrująca, albo zdrowa, albo kolorowa, albo jeszcze tam 100 nazw innych. Tylko to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby wszystko, co do nas wjeżdża, było badane. Tylko jak pytamy służby na granicy, czy badacie, wzrusza ramionami komendant, pyta, jakim cudem ja mam zbadać pociąg, 50 wagonów, jak ja mam ileś minut nad go odprawienie. On musi natychmiast wjechać, a jak tylko my się śliźniemy na granicy, to już jest telefon. Co wy tam się guzdrzecie, czego wyście go nie wpuścili? Drodzy Państwo, jak przywozicie pszenicę na skup, to pewnie wiecie, jak to wygląda. Czekacie, rakora, badanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to niestety jedzie, jak sobie chce. Ale wy to wszystko wiecie. To bardziej w tej chwili chyba do mediów mówię, jak do Was. Drodzy Państwo, ja nie chcę tu sam mówić, ja zapraszam innych na mównicę. Nikomu nie bronimy. Będą tutaj dla Was niespodzianki. Mianowicie, mamy bardzo ciekawy film nagrany z wypowiedzi władz naszych rządzących, skonfrontowany z rzeczywistością. Mamy dla Was teraz tak troszeczkę organizacyjnie przygotowane tutaj, pierwsze. Protest jest zgłoszony na 24 godziny. Tu było troszeczkę na początku zamieszania, no proszę wybaczyć, no my nie jesteśmy organizatorzy, że zawsze robimy strajki, no my jesteśmy też rolnicy. Umowa jest, że od tej pory przez 24 godziny nie wpuszczamy nic ciężarowego do kraju. Tam jest prośba jednego tira, ale to już poddam pod Waszą rozwagę. Jak nie, to nie. Już stoi 6. No to zgoda, jest zgoda, nie wpuszczamy już od tej pory nikogo. Proszę Was o dwie rzeczy. O jakąś cierpliwość, wyrozumiałość. Ja nie mówię, że tu wszyscy muszą być cały czas, ale trzeba, żeby grupa ze 100 osób była. Jeżeli będzie trzeba, jeżeli bardzo zmokniemy, my dla Was mamy przygotowane ciepłe posiłki.
Mam nadzieję, że nie zabraknie. Jak zabraknie, to zorganizujemy następne. Te ciepłe posiłki są, jak jeszcze pewnie nie widzieliście, jak tu przyszliście, tą drogą tak do końca i lekko po lewo. Tam jak jeździliście na parking osobowy, albo jak ci tu, co na wprost mnie wjeżdżali traktorami. Wracam jeszcze do tematu tych zmian. Bardzo proszę później, podzielmy się jakoś trochę. Ja nie wymagam, żeby tu wszyscy, nie proszę nawet, żeby wszyscy tu cały czas stali. Ale żebyśmy to jakoś trochę rotacyjnie robili, żeby było komu do jutra, do tej 11 godziny wytrzymać. Zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy chcą coś powiedzieć na mównicę. Ona jest otwarta dla was, bo to jest wasz strajk. To nie jest nasz. Nam tylko przyszło go organizować. No, był pomysł, ktoś musiał się tym trochę zająć, pozgłaszać. Jesteśmy na strajku grebennym. Powiem wam tak, tego w telewizji nie zobaczycie. Żadna telewizja w Polsce się tego nie podejmie, żeby tego pokazać, bo to źle by wyglądało w oczach innych krajów, że Polacy strajkują. Bo Polska jest tutaj liderem w pomocy, wysyłania pomocy humanitarnej, militarnej na Ukrainę. Dlaczego dzisiaj strajkujemy? Tutaj się przywozi do Polski zboże techniczne, które nie nadaje się do konsumpcji. Ono cudownie w Polsce jest przerabiane na konsumpcyjne, na paszowe. My to później mamy w mące, w płatkach. O tym się nie mówi. My nie pomagamy małym gospodarstwom rodzinnym z Ukrainy, tylko pomagamy wielkim zagranicznym holdingom. Największym posiadaczem tam ziemi są Rosjanie. Mają ponad 200 tysięcy hektarów. Chińczycy, Amerykanie. Także zastanówcie się, komu pomagamy. Nasz rząd jest na to ślepy. I tracimy i my, rolnicy, i konsumenci. Także tutaj jest przesłanie do wszystkich.